Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w 31 odcinku z serii Let's Play Dark Souls. No i na samym początku mogę wam powiedzieć, że to będzie najbardziej epicki odcinek z całej tej oto serii, jak do tej pory na miliard procent. Dlaczego? Dlatego, że w tym odcinku, tak mi się przynajmniej wydaje, zabijemy Artoriasa. Tak, nie wiem jak długo będę z nim walczyć, ale dopóki go nie zabiję, do tej pory nie skończę odcinka. No chyba, że pierdyliard razy zginę, tak jak na strażniku sanktuarium. Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, ale wiecie, zawsze wszystko jest możliwe. Postanowiłem, że sobie ulepszę tylko to ognisko do maksymalnej liczby butelek Estusa, dlatego, że... Jeszcze jedno, dlatego, że jest ono takie, no, dosyć popularne. Myślę, że tutaj często będę wracać i 20 potionów mi się przyda. W takim razie odwróćmy pustkę i rozpalmy sobie ognisko na poziom maksymalny. Tak jak mówiłem ostatnio, że w tym odcinku zastosuję się już do waszych rad. Tak, teraz powiem wam, że jeszcze nie w tym, dopiero po tym jak wyjdziemy z DLC będę mógł spokojnie się do nich zastosować. Tak więc rozpalmy ognisko, będę miał już teraz 15, potem 20. I jak będziemy teraz dochodzić do Artoriasa? Wydaje mi się, że najlepszym sposobem będzie przebieganie tego. Po prostu będę robić jakiegoś speedruna. Lub po prostu, skoro mam teraz 0 duszy, tak, no bo umarłem, nic nowego w Dark Souls, przebiegniemy się i sprawdzimy, czy może jest gdzieś tutaj jednak jakiś taki skrót, jakiś znaczący do tego to bossa. Mam nadzieję, że coś takiego istnieje. Jeśli nie, no to pozostaje nam opcja, aby wszystko przebiegać. Tych tutaj, no może sobie wybijemy tych dwóch, ale nie wiem jak to będzie z resztą. W takim razie, dobra, oni już do mnie idą, okej. Bardzo fajnie, królewski las. Troszeczkę mi gra teraz klatkuje, widzę, że mam tylko 19 FPS-ów, teraz już jest 30, 17, 15. No troszeczkę mam spadki, bym mógł właściwie takiego moda pobrać, bo jest taka modyfikacja, która umożliwia granie w Dark Souls w 60 FPS-ach. To jest ten DS Fix, słynny, znany, który umożliwia dobrą grę na PC. Teraz dopiero mam takie stabilne 30 FPS-ów. I wiecie, dlatego ja wam to mówię, bo czasami jak film oglądacie, to wydaje się, że on się zacina. I to się nie zacina, oj Jezus Maria, on się nie zacina tylko dlatego, że ja na przykład nie wiem, jakieś słabe ustawienia do renderowania ustawiam. Nie, wręcz przeciwnie, ustawiam bardzo dobre ustawienia do renderowania. Niestety, wy widzicie na ekranie to samo idealnie dokładnie co ja, w takiej samej jakości. Wow, można ich przekuwać, nie wiedziałem. Dobra, tu już nic nie ma. No dobra, lecimy w takim razie sobie, nie wiem, może tędy, chociaż nie, tutaj była ta polana, no właśnie, tam jest ta cholerna polana. Wolę ją ominąć jak najszerszym łukiem. Tutaj mamy kolejnych wrogów, którymi na razie się nie będziemy interesować. Nie wiem, czy ja w ogóle teraz dobrze idę, zobaczymy, tam jakiś skarb widzę. Czekajcie, czekajcie, o. Zajebiście! Dobra, na szczęście mnie nie gonią, już myślałem, że będę musiał skakać w przepaść, żeby się ratować. Nie, no dobra. Tam mamy jakiś most teoretycznie, że chyba byśmy mogli tam nad przejść. Ale nieważne, to jest chyba ten most, którym się posługiwaliśmy, przez który przeszliśmy sobie tutaj od tego ogniska. Ja wiecie, jeszcze się nie orientuję w tych krainach, dlatego mogę się tutaj gubić często. Właściwie to nawet tak czasami znam jakąś krainę, to i tak się gubię. Jezu, co tutaj mamy? Co to jest za cholerstwo? Okej. Zobaczmy, co mamy na schodach u góry. Dobra, w takim razie znalazłem chyba jakiś skrót, jakąś windę, która niestety nie działa. O, skarb, rękawice bojowe strażnika, czyli już prawie mamy już gotowy ten jego cały ekwipunek. Dobra. Zabiję sobie najpierw tego giganta. O, właściwie on się sam zablokował, bardzo fajnie. Co mi z tego wypadło? Kępka! Przepraszam! Nie! Czy ja przeżyję? Nie ma, nieważne, zobaczymy. Dobra, jak przeżyję. Jak to cholerstwo aktywować? Nie mam pojęcia. Jezus, on skacze! Nie! Dobra, spieprzać muszę teraz. Czy coś tutaj będzie ukryte, tak jak w tamtym lesie? Zobaczmy, coś może tutaj być ukryte. Może jakaś ukryta ściana? Wątpię, nie zapowiada się na to. No jednak nic tutaj nie ma. Dobra, w takim razie po części już coś jakby odkryliśmy. Odkryliśmy już jakiś skrót, który niestety nie działa. Pewnie w jakiś sposób będziemy mogli go aktywować. Ja wiem, że... Jezu! Tam co był taki koleś ten w masce, taki wysoki NPC, ten nasz drugi, którego odkryliśmy w poprzednim odcinku, wam go pokazywałem. To właśnie tam było sporo
się wypierdzieju. Tam było sporo różnych ścieżek, którymi nie podążaliśmy, jeszcze ich nie zbadałem, więc myślę, że tam może być jakieś takie przejście. No chyba, że gdzieś tutaj jest jeszcze jakieś takie, nie wiem, zejście na dół, gdzie będziemy mieli możliwość walki. Nie, co ja mówię, jaką możliwość walki? Będziemy mieli możliwość odblokowania sobie tamtej oto windy. Dobra, zejdę sobie na dół, bo powoli się gubię już tutaj. I chyba się obawiam, że będziemy musieli przez tą polanę cholerną przejść. Nie wiem, mam nadzieję, że tylko i wyłącznie mi się to wydaje. Ale zobaczymy, jak to będzie. Tak, chyba będziemy musieli sobie przez tą polanę przejść. Wtedy dojdziemy na tamten most. Właśnie tam widzieliśmy pierwszy raz tego smoka, Kalameta. On się chyba tak jakoś nazywa. No, tu jest ta pułapka. Czekajcie, już coś powoli kojarzę to DLC, chociaż za chwilę pewnie się okaże, że jest to tylko złudne takie wrażenie. Dajcie mi spokój! Jezu! Powinienem ich zabić, a nie tak sobie raszować, bo oni mnie za chwilę zaraz ściągną! O, uderzcie! Moje czary! No, pięknie. Oż ty, skubańcu, jak śmiesz mnie bić po plecach. Dobra, nie chcę na razie tutaj używać. Dobra, użyjemy szybko potiona. Chciałem nie używać, użyć czaru, ale niestety to nie jest zbyt bezpieczne rozwiązanie. Skoro oni na mnie tak raszują, mam nadzieję, że ten smok znowu się nie pojawi, chociażby było ciekawy. Nie no, dobra, jest jednorazowe tylko. Tutaj mogę właściwie ich wybić, chyba że nie podejdą na szczęście. Okej, ale znowu słyszę te ciężkie kroki, to był chyba ten strażnik. Jak się okazało, ci strażnicy to są zwyczajne moby, czyli zwyczajni przeciwnicy, którzy się spawnują. O! Jaszczur mi się odrodził, bardzo fajnie. Sprawdźmy. No. Jezus! Nie uciekaj! Gin! Nie! Dobra, pięknie. Dwa migoczące tytanity. Fantastycznie. Co my tutaj mamy? Jakąś taką chmurkę, wiecie co? W Demon's Souls było podobne, jak była jakaś przepaść. Jak się spadało, to się ginęło, dlatego nie będę próbować, chociaż znając tą grę, to może być nawet jakiś tam portal, jakieś przejście. Nieważne. Już o tym chyba nawet mówiłem ostatnio, było coś podobnego. O! To jest ten z nożycami. Tutaj też już byliśmy. To nie są nożyce, ale będziemy tak mówić. Czy to jest skarb, czy to jest kwiatek? Nieważne. Na razie nie będziemy tego eksplorować. Naszym celem jest odkrycie skrótu do Artoriasa, a my po prostu następnym razem, jak będziemy sobie na niego szli, a na pewno będziemy szli, żebym miał krótszą drogę. Dobra, nie chcę wszystkich na siebie ściągnąć, chociaż i tak to mi się za bardzo nie udaje. Wow! Zwyczajne moby, a zobaczcie jakie obrażenia. O, ale go ładnie wyrzuciłem. Dobra, ci mnie na szczęście idioci nie widzą, więc się uleczę. Czar ich nie powinien w żaden sposób zwabić. Zobaczmy, co mamy tam na górze, bo jeszcze tam nie byliśmy. Jeśli słyszeliście jakieś trzaski przed chwilą, to... Ktoś biegnie? Nie, to moje kroki się zbugowały. Jeśli słyszycie jakieś trzaski, stuki, wybuchy czy coś takiego, jakieś strzały, to prawdopodobnie dlatego, że... No jak słyszycie, mój sąsiad chyba ma remont i napierdziela młotkiem, jak to on ma zazwyczaj. Zazwyczaj w zwyczaju, tak, dokładnie. Bardzo często mu się to zdarza, trzeba przyznać. Jeśli oglądacie moje materiały, to przeważnie na niego narzekam, no bo taki to już typ. Zawsze jak nagrywam, to mu się coś przypomni i... To są moje kroki, cholera, czy... Tam może tam coś na dole jest? Tak, jest tam coś na dole, to jednak nie były moje kroki. Wow, nie trafiłem! A cóż to jest?! A nie, to jest zwyczajny przeciwnik. Jezus, myślałem, że jakiś smok by tak w cieniu mroczno wyglądał i strasznie. Tam mamy jakiś skarb, tutaj jest jakaś, o Jezus, nieprzyjemne miejsce, nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne. Czy tędy mogę sobie przejść? Mam nadzieję, że tak, to się chyba nie powinno zarwać. To już by było troszeczkę niesprawiedliwe i nie fair. Już znając twórców tej gry, to by było na porządku dziennym, naprawdę. Dobra, sprawdźmy, czy ja tutaj przejdę. O, zobaczcie! Jak to sobie leci, o skarb i spada. Ale to jest po prostu chamstwo. To muszę jakoś przeskoczyć pewnie, tak? Skoro to jest ciężkie do zdobycia, no to pewnie tam jest coś dobrego. Spróbuję sobie przeskoczyć, najwyżej jak zginę stratę człowieczeństwo, to sobie tutaj przebiegniemy. Okej, udało się, pięknie. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że mi się to uda. Otrzymaliśmy kolejną część setu
kolejną część ekwipunku tego strażnika. Ja ostatnio, może mi się wydaje, może nie, ale chyba sprawdziłem statystyki zamiast nogawic, czyli tych spodni tego rycerza, to sprawdziłem srebrnego rycerza, dokładnie. To są nogawice strażnika, one są równie dobre co Havela, jeśli chodzi o ochronę od obrażeń fizycznych, trochę lepsze od magii, od elektryczności są słabsze. Nie, co to jest to trzecie? Nieważne, nieważne. Ale widać, że set jest całkiem dobry. Zobaczmy, co my tu mamy. Coś tam będzie na nas czekało. Cholera. Chciałem tarczę, a nie tutaj talizman używać. Pomyliły mi się przyciski. Coś tu będzie ukryte, czy może jednak nie? Ja, jest coś. Grzybek Elżbiety? Czy ja dobrze przeczytałem? Czekajcie, sprawdźmy, co to jest. Nie wiem, czy to będzie hełm, czy to jakiś przedmiot do użycia. Nie mam pojęcia. Grzybek Elżbiety znacznie odnawia punkty życia przez krótki okres czasu. No nieźle, nieźle. To jest w takim razie chyba jednorazowe, więc ja to sobie tutaj z inwentory, z ekwipunku odznaczę, aby przypadkowo tego szybko jakoś nie użyć. Dobra, w takim razie... Nie, tutaj bym spadł, to by było naprawdę głupie. Tutaj wodę się ostrożnie, bo widzę, że jest sporo takich wyrw w tej ziemi oto. Czy ja mogę sobie tutaj jakoś przejść spokojnie? Czekajcie, nie widzę nic przez te... O, tu jest przeciwnik, dobra. Chodź do mnie. Kochany. Szybko się z tobą rozprawię. Pięknie. Tam nie będziemy iść, choć tam też widzę kolejnego przeciwnika i chyba skarby w jakiejś w oddali. Ale dobra, dobra, dobra. Bo to się powoli robi jakaś eksploracja, a tego wolę uniknąć. Chciałem w tym odcinku skupić się tylko i wyłącznie na epickim Artoriasie. A tak a propos, takim czymś chyba Artorias pluje, co tutaj jest taka wydzielina. No nieźle. O! Dobra. Tutaj te kwiatki są naprawdę zdradliwe, bo zobaczcie, w wodoli one naprawdę wyglądają jak zwyczajne jakieś skarby, a w rzeczywistości są właśnie takie oto kwiatki. Nie, tam jest akurat skarb. One drzewa przecinają. Liście. No nieźle. To jednak są nożyce, to fajnie. Jednak się nie pomyliłem. A, hej, co tam? A nic, dobra, sobie strzyżą, no tam nie będziemy im przeszkadzać. Nawet tam mnie nie raszują, chociaż... Jezus! Ci oto już są... O, 1000 doświadczenia, za nic. Ci oto są już bardziej... niebezpieczni, zdecydowanie. Jezus Maria, proszę szybciej, szybciej! Dziękuję, szybko, szybko, na dół, na dół, na dół! Teraz ktoś mi na łeb zeskoczy. Lepiej stać na tarczy, w razie czego. Pięknie. To było ryzykowne przez chwilę. Tam mamy Artoriasa, to już wiem. Tam nie wiem co mamy, tam mamy kolejną ścieżkę. Tutaj mamy tego NPC. Tam mamy na dół miliard ścieżek. Tam do góry jeszcze możemy chyba wejść. I tutaj mamy coś kolejnego, zobaczmy. To mi się kojarzy, że tutaj może być jednak ta winda, która nas zawiezie tam, wiecie co, na początku byliśmy. Dlatego, że tutaj jest teren troszeczkę zabudowany. No a najwyżej jak się pomylę, no to wjadę gdzieś na kolejnego bossa i zginę śmiercią natychmiastową. Zobaczmy, dokąd wyjadę. Lepiej na tarczy, skoro wjeżdżamy teraz na nieznane terytorium. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Tak, jesteśmy... Dokładnie, jesteśmy w tym miejscu, co zaplanowałem. Jak widać, w tym odcinku mam trochę szczęścia, więc mam nadzieję, że Artoriasa uda mi się zabić za pierwszym razem. Maszenia ściętej głowy po prostu. Dobra. W takim razie odblokowaliśmy całkiem fajny skrót, mam nadzieję... No nie, jakoś tego nie spieprzyłem, bo bym z tego nie strzelił, jakby to zostało u góry. Mam nadzieję, że będę mógł z niego korzystać, a nie, że to działa tylko w tą stronę, że jak tędy sobie przejdę, to będę mógł wjechać na górę i się cofnąć od Artoriasa przykładowo. A nie, że a mam nadzieję, że będę mógł też z góry zjechać sobie tutaj na dół do Artoriasa. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że twórcy, no, już troszeczkę nam ułatwili tą mordęgę z Artoriasem. Ten fog wygląda jak taki jakiś wiatrak, nie wiem. Dobra, wchodzimy. Ciekawe, czy znowu będzie intro. Nie ma intra! Po co intro? To jest Artorias! Jezus! Epicko. Kryształowa włócznia duszy. 415. Nie! 581. Dobra, uleczmy się. Nie wiem pojęcia, co on w tej chwili robi, ale się go coraz bardziej boję. Użyjmy sobie to. Wiem, że to nie jest ten najpotężniejszy, ale to już zrobiłem na szybkość. Nie na jakość. Jezus Maria, ty mnie ostatnio zarżnął. Pamiętam to, dokładnie. Jezus!
Nie spamuj, błagam! Nie! Nie, 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 nie. Umarłem. Ale zobaczcie, 1/3 życia tak na oko już mu zabrałem za pierwszym podejściem. 4000 dusz, no to nie jest za wielka strata wcale. Przekonamy się teraz, chociaż będę miał okazję, aby się właśnie przekonać, czy ten skrót rzeczywiście będzie działać i czy rzeczywiście będę mógł z niego sobie korzystać, aby zjechać na dół do bossa, do Artoriasa. No dobra, jest już pierwsza śmierć w tym odcinku. Ale szczerze mówiąc, teraz jakbym troszeczkę bardziej się postarał, to bym mógł go nawet zabić za pierwszym razem. Zobaczcie, 1/3 życia. 1/3 życia tylko. Właściwie to aż. Już mu zjechałem 1/3 życia. 2/3 mu tylko pozostały. No ładnie, prawie połowa. Dobra, przebiegniemy sobie. Jezu, jak nam się szło teraz? To jest bardzo dobre pytanie. O Jezu! Ale oni mocno biją. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Mam nadzieję, że tak. Najwyżej zginę, ale to nie będzie żadną nowością. Tutaj chyba tym mostem musimy sobie przejść, tak mi się wydaje. Wiecie, ja tutaj oczywiście wszystko teraz robię na czuja, na czystą logikę, będę... to nie jest w ogóle tak, powiedzmy, że te lokacje, które znam, no to staram się wam zaprezentować w 100%, staram się wam opowiedzieć, co wiem o nich wszystko, tak aby wam też pomóc, jak będziecie je przechodzić. Czy ja to źle jakoś przeszedłem? No chyba źle. O mój Boże, będę musiał się chyba cofnąć, ale zobaczymy. Dobra. No, zagubiłem się chyba się zagubiłem. Dobra, zobaczymy. O... Jezu! Nożyce! Oj, 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 oj! Jestem aktualnie teraz na myszce, dlatego że mój pad się rozłączył. Słuchajcie, w takim razie robimy krótkie cięcie. Dobra, w takim razie jesteśmy po krótkim cięciu, dlatego że mi pad się rozłączył, już go podłączyłem. Całe szczęście, że nie podczas walki z Artoriasem, jakbym go na przykład, wiecie, ostatni strzał już by on zginął. Bym takiego rage'a dostał, że nie ręczę za to. Na szczęście tak się nie stało, ale denerwuje mnie, może nie denerwuje, ale niepokoi mnie, bo bardziej to będzie chyba właściwe określenie, sprawa tego skrótu. Dokładnie, szkoda, że go przeoczyłem. Chciałem go sobie sprawdzić, czy będę mógł z niego korzystać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jezu! Jednak... O nie, żyje. Nie, 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 do widzenia. To było epickie. Dobra, nie będziemy marnować potionów, użyjemy sobie zwyczajny czar leczenia. Mam nadzieję, że oni są... Nie, oni raczej nie powinni zjechać. Najwyżej co, to zeskoczą i zginą. Dobra, żadnych kroków nie słychać. To było śmieszne, że ja to przeżyłem. Już chciałem powiedzieć, a dobra, jednak będziemy mieli okazję, żeby skorzystać ze skrótu. A jednak nie, gra mnie uratowała. Może to będzie... Już słyszę oddech Artoriasa, o Jezus. Może to będzie jakiś pozytywny znak, że jednak tym razem mi się uda pokonać Artoriasa. Jezu, znowu ten atak. Jak go nie znoszę. Pięknie prawie. No dobra, pięknie, bo żyje, nie, 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 nie. To jest najgorsze, to jest najgorsze, to gówno. Pięknie, normalnie, nie wiem jak to się stało, że ja to przeżyłem. Jezu! Co szczęście, że mam podciony na plus 5 aż i teraz mogą mnie leczyć. I teraz jeden podcion leczy mnie aż za całe życie. I znowu spammer, dziękuję bardzo. Po co dać się uderzyć? On jest tak naprawdę słaby, on tylko spamuje atakami. Jezu, przepraszam! Dobra. Jezu, nie trafiłem go, najlepszym czarem. Cóż za strata. Cholera. Czytałem, że on ma w ogóle tą rękę lewą chyba złamaną przez walkę z Manusem. On walczył z jakimś tam bossem. Manus odchłani, coś takiego. Manus ojciec odchłani. Czy ten Abys. Pustka, jak kto woli. Ja. Pięknie, pięknie. Wtedy tak ładnie było 1/3 życia. Teraz go nawet, kurde, trafić nie mogę. On spamuje bez przerwy. No, no, no. I walnij mnie. I zabij. No, pięknie. Nie zrobił mi przewrotu teraz postać. Nie wiem, nie mam pojęcia czemu. Nie, dobra, ja muszę ogarnąć sobie ten skrót. Ja muszę jakoś ogarnąć się i zabić cię! Spokojnie dam radę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinniśmy dać radę. Zobaczymy, jak to wyjdzie w rzeczywistości. Mam nadzieję że też, że pad mi się nie rozłączy, bo ten kabelek jest strasznie luźny.
Teraz muszę się skupić, jak dojść do tego skrótu. Cholera, wtedy jakoś trafiłem bezproblemowo. Właściwie to na ślepo, bo sobie eksplorowałem tamten las. Przez chwilę zboczyłem ze ścieżki. No i opłaciło mi się to, no ale główne moje zadanie teraz odkryć tamto przejście. Nie ma tak jak gdzieś przypadkowo trafić, a później jak się już tego szuka, to za nic tego nie znaleźć. Dobra, to chyba było tutaj. Wow, fajnie, fajnie, dziękuję. Pięknie, pięknie, pięknie. No, zabijcie mnie wszyscy. Czy ja dobrze biegnę? Tak, to jest chyba to. No, to jest to Kolosseum, gdzie jest Artorias. I to jest chyba ten oto. Jezu, nie mam staminy! Pewnie największy błąd, jaki można chyba w Dark Souls. Nie zaczekać na regenerację staminy. Boże, żebym tylko wyczekał. Nie wiem, czy takie przebieganie jest rozsądne. Nie, raczej tak, bo im tutaj jakoś się nie spieszy, żeby mnie zabić. No więc fajnie. No, jak widzicie, fantastycznie skrót działa. Jednak twórcy, no chociaż troszeczkę się zlitowali nad graczami. W takim razie użyjmy sobie przed wejściem standardowo czar. Zastanawiam się, właściwie mogłem użyć sobie jakiegoś buffa na broń. Mogłem sobie ustawić przy ognisku, przy tym bonfire. Jakbym teraz zginął, to coś takiego na pewno zrobię. Nie wiem, czy można ten oto miecz jakoś zaczarować, nałożyć na niego buffa. Nigdy się w to nie bawiłem, więc przepraszam za moją niewiedzę. Dobra, wchodzimy. Runda trzecia. Ja nie wiem, co ja zrobiłem w ogóle. Czary mi się popieprzyły. No epicko po prostu, no. No epicko. Gin! Ja już chciałem powiedzieć, że chyba się jakoś zwiesiłam, że miał laka czy coś takiego. Nie ma opcji, nie ma opcji, Artorias. To tylko taki pozór, on niby przez tą rączkę wygląda jakby taki spokojny. Była, zobaczcie, jak on tutaj wywija salta i jest niesamowity. To będzie naprawdę długa walka. To będzie naprawdę długa przeprawa. No chyba, że jakiś cud się zdarzy. Dobra, jak mówiłem, muszę sobie jakoś reorganizację czarów zrobić. Więc do strony magii. Mam tego cholerstwa za dużo niestety. Światło mi jest kompletnie nieprzydatne. Kompletnie, absolutnie. Oddech białego smoka. To jest ten czar, który mi mówiliście, żebym go sobie użył. Zobaczcie, inteligencja 50. Nie mam pojęcia, co to jest, więc sobie weźmiemy. Tego raczej nie będę używać. Raczej na pewno. Te dwa czary na pewno. Mam jeszcze jednego slota na całe szczęście. Co by sobie tutaj ustawić? Kryształowa magiczna broń. Nie wiem, czy to jest najlepszy buff, jaki mam absolutnie, jaki mam przy sobie. Ale wydaje mi się, że tak. Nie, wielka magiczna broń. Kryształowa magiczna broń. To jest najlepsze. Sprawdźmy, czy mogę zaczarować sobie ten oto mieczyk, który teraz aktualnie używam. Kryształowa magiczna broń. Aby to zrobić, to z tego co mi się wydaje przynajmniej trzeba ustawić sobie katalizator, czyli różdżkę w drugą łapę. Czyli to prawdopodobnie oznacza tyle, że tej broni niestety nie da się zaczarować. Sprawdźmy, czy bym przykładowo to mógł. Tak, to mogę zaczarować, czyli jednak niestety tego miecza, którego aktualnie używam, nie mogę w ogóle poddać na działanie jakiegoś buffa, jakiegoś tutaj zaklęcia. W takim razie powróćmy do mojego starego ustawienia, czyli moja różdżka, ona, o, tutaj jest, pięknie. I czy chcę coś tutaj używać? Na pewno chcę talizman. Talazmin, tak, talazmin. Dobra, w takim razie ten czar mi jest kompletnie nieprzydatny, z tego co wychodzi, na Artoriasa przynajmniej. Nie mówię, że na całą walkę. Sprawdźmy, co robi ten czar, bo tego nie znam. Nie przy grzybku, bo to może jeszcze automatycznie mi namierzy przeciwnika i go zabije. Sprawdźmy, co to robi. O! Wygląda całkiem interesująco. Dobra, usiądźmy sobie, żeby się zregenerował. Jedno użycie, a może jednak, wiadomo, kiedyś przesądzi o zwycięstwie. Sprawdzimy go sobie na tych zwyczajnych mobach. Jak będzie słaby, to już się nie będę cofać do tego bonfire'a, żeby go sobie odznaczyć. Nie ma takiej opcji. Będziemy po prostu rushować i tak dalej na Artoriasa. Szkoda, że nie można, wiecie, bez ogniska sobie jakoś tutaj tą magią chociaż zarządzać. No powinno być coś takiego, ale szkoda, że jednak twórcy się na to nie zdecydowali. Dobra, talizman lepiej nie, lepiej tarcza. Zobaczymy, jak będą obrażenia wyglądały od oddechu białego smoka. Tak, to mi chyba wypadło z Logana. Tam jak walczyłem z nim w miejscu, gdzie był Set. 475, no ładnie, chociaż... Ja pierdzielę. Dobra, przebiegnijmy.
Ja, fajnie, rzucaj się na mnie, no, na szczupaka najlepiej. Bardzo fajnie wygląda ten czar, obrażenia też są całkiem dobre. Nie do końca mogę być pewien, nie do końca jestem też przekonany, czy on mi się sprawdzi w 100% na Arturiasie. Dlaczego? To jest dosyć proste, dlatego że długo się go ładuje niestety. No, mam nadzieję, że w praktyce to jednak się sprawdzi, ale na pewno na samym początku będę korzystać z tego, a właściwie to z tego. Dobra. Chociaż na samym początku będę korzystać z leczenia. Dlatego, aby jednego potiona sobie oszczędzić, uleczmy się teraz. Już mogę sobie przeszykować ten czar. Następny to jest włócznia kryształowa, czyli główny czar, który będę używać, aby zabić Arturiasa. Słuchajcie, naprawdę wiem teraz, że mógłbym w tym momencie wejść na YouTube, a sobie zobaczyć najlepszą taktykę dla maga, jak zabić Arturiasa. Ale ja tutaj chcę metodą prób i błędów, czyli tak jak zawsze walczę pierwszy raz z jakimś bossem, to tak właśnie robię. Sam staram się go pokonać bez żadnej tutaj pomocy. Tutaj leczy ten stworek, którego w intrze rzucił nam w twarz. No nieźle. Taki mały smaczek, fajnie, że go dodali. Jezu! Pięknie, nie wiem jak ja to zrobiłem. Dobra, to już nie było aż takie piękne. Mam nadzieję, że go trafi! Na dupa nie trafi. Jezu! Dobra, teraz jest chyba mocniejszy, nie wiem czy to jakiś buff on właśnie teraz zrobił, czy się ulepszył, nie mam pojęcia. Pięknie. Jezu, czemu? Podwójnie! Nie podwójnie, błagam, Arturias, nie! My się tyle znamy! Nie! Wiedziałem, wiedziałem, że zginę. Już potiona piłem, już się taki pomarańczowy płomień pojawił przez chwilę. Nie! Ale już teraz prawie połowę życia zjechana. O! Ale to jest ten epicki pojedynek, na który tak naprawdę czekałem od czasu, jak DLC zostało zapowiedziane. Naprawdę czekałem na to od samiutkiego początku. Tego nie, tego jednak nie będziemy używać. Nie będziemy też tego używać, dlatego nie, że nie będę się leczyć. Dobra, już jeden potion w tą czy we w tą nie ma sprawy. Chcę mieć tylko trzy czary, dlatego że głównie przy użyciu tych czarów będę walczyć. Mam nadzieję, że dam sobie jakoś radę, że mi ich nie zabraknie. Wiecie, trzy czary to się zdecydowanie lepiej przełącza niż jakbym miał 5 lub 6. Dobra, zobaczymy jak tym razem pójdzie. Już naprawdę mam gdzieś duszę. Nie wiem też za ile dusz otrzymam za pokonanie Arturiasa. No to może być całkiem interesujące. Zobaczymy. Zobaczymy. I może teraz wam tak powiem, co będziemy robić po zabiciu Arturiasa w następnym już odcinku. Bo skoro teraz dochodzimy, to już tak znacie, więc nie ma co się skupiać. Jezu, chyba zabłądziłem. Nie ma chyba co się skupiać za bardzo na komentowaniu tego, co się tutaj dzieje, bo już to znacie w miarę na takim samym poziomie jak ja, lub nawet lepiej. W następnym odcinku planuję udać się na walkę z Nito, czyli wiecie, z tym, no, po prostu kolesiem, który był w trailerze i w intrze Dark Souls. Fajnie, 10 dusz za darmo. Nito jest, no, całkiem potężny. Jeszcze podczas walki z nim on przywołuje swoich pomocników, swoje szkielety, bo to jest pan śmierci, jakby. Bardzo fajny przeciwnik, fajnie wygląda. Niestety też fajnie walczy. Fajnie walczy, to znaczy, czekaj, że tu jest jakaś ściana ukryta? Nie, raczej nie. Ale tak wyglądało. A z drugiej strony też tak mamy takie coś? Tak, no to jest chyba tylko tak budynek stworzony. Dobra. Spróbuj w lewo. Nie, nie będziemy nic spróbować. Tam pewnie jakieś skarby są pokrywane, to sobie po Arturiasie tam pójdziemy. Fajnie, że on na początku każdej walki ten taki ryk swój używa. Mamy czas przygotować sobie chociaż jeden czar. Ja pierdzielę, to jest najgorsze chyba. To, te przewroty, atak z wyskoku, teleporty. Wszystko jest po prostu złe w tym bosie. Ja, pięknie, 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 pięknie. No i mnie zespamował, w twarz mi wbił, ale zobaczcie, teraz w takim krótkim tempie przeżycie tylko i wyłącznie jednego potiona. No ładnie, tutaj już nie popisuj się. Przeżyć tylko jednego potiona, pół życia aż pozjechałem. No ładnie, no to zobaczcie, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak na początku rozegramy walkę, bo moment wejścia jest chyba decydujący w tym starciu. Nie wiem, zobaczymy. Ach, te moje spopielone uda są po prostu epickie. Uda, co ja gadam, łydki. Dobra, dobra, dobra.
Spokojnie. I tak zachowuję teraz zdecydowanie, chyba tak mi się przynajmniej wydaje, więcej zimnej krwi niż podczas walki ze strażnikiem sanktuarium. Może to być spowodowane, że na razie chyba mniej razy zginąłem na Artoriasie niż na strażniku, ale zobaczymy. Ja wiem też, że jest możliwe coś takiego, co zrobił pewien taki Japończyk. On się nazywa chyba Ouroboro the Ninja, coś takiego. I słuchajcie, on przeszedł każdego bossa w Dark Souls. W ogóle całą grę ma nagraną na swoim kanale na YouTubie, Ouroboro the Ninja. Ma nagrane całe przejście Dark Souls, każdą, właściwie to jest każdą walkę z bossem w grze na Soul Level, czy na levelu pierwszym. To oznacza, że wziął klasę Człowiek Znikąd, wziął człowieka znikąd, The Privet. I od początku gry ani razu nie zainwestował dusz w statystyki. Posługuje się on chyba tam... w ogóle ekwipunku też nie miał. Czy tam miał ten podstawowy. I korzystał on z maczugi chyba. I on po prostu sobie buffował. I zadawał obrażenia około 1000. Więc zobaczcie. Nieźle, nieźle. Tacy też tutaj specjaliści się znajdują, więc myślę, że tego Artoriasa to on by położył bez problemu na pierwszym levelu. Więc wcale... Taki on tutaj potężny i nieśmiertelny nie jest. Dlaczego tylko 49 obrażenia teraz wynosiły? No fajnie, rób mi te uniki. No pięknie, jeszcze skocz, zabij mnie jako unik jednocześnie. No to by było... No fajnie, opluł mnie kwasem teraz. Dobra. Jezus! Tak, to mu da jakiegoś boosta, bo zobaczcie, obrażenia są zdecydowanie większe. Artorias! Patrzy na mnie. To jest po prostu straszne. No jest po prostu masakra, co się dzieje na tym bossie. Ja wiem, żebym mógł na pewno też troszeczkę lepiej jakoś zarządzić swoim ekwipunkiem, żebym mógł coś lepszego wybrać, ale nie, ja będę uparcie stosować tą taktykę, którą teraz stosuję. Czy mogę może żywicę z jakiejś złotej sosny na tym mieczu? Nie mogę, jest on odporny na wszelkiego rodzaju ulepszenia. Fajnie, po prostu fajnie. Zobaczmy, może jakiś lepszy jednak miecz niż ten, wątpię, ale dlaczego nie? Miecz Gravelorda pisaliśmy, że jest lepszy, ale chyba z tego co wiem, go i tak nie da się jakoś ulepszyć. No dobra, tej halabardy tak nie mogę używać. Chętnie bym sobie ją wypróbował na Artoriasie, no ale dobra. Dajmy już spokój chłopakowi. Pozwólcie, że tylko sprawdzę, jak tu jest z czasem stoimy. Aha, fajnie. Chyba, jeśli też się nie mylę, to już 40-30 minut nagranie trwa. No więc klasyk. Klasyk, jeśli chodzi o jakiegoś potężnego bossa, odcinek będzie kolosem. Może jakiś rekordowy, godzinny, dwugodzinny. Ja tego nie będę dzielić na party, chyba że się poddam, to wtedy skończymy ten odcinek i w następnym będziemy kontynuować nasze zmagania. Wy mi napiszecie jakieś rady i ja się do nich zastosuję. Jak będzie w tym odcinku, nie wiem. Zobaczymy. Na razie jeszcze w miarę żyję, w miarę myślę też racjonalnie, więc myślę, że na razie jeszcze sobie troszeczkę z nim powalczymy. Mam nadzieję, że nie będę miał okazji, żeby denerwować się za bardzo. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się go wreszcie zabić, ale jak będzie, to standardowo zobaczymy. Fajnie jakby, no! Fajnie jakby mnie teraz zepchnął. Na szczęście moja tarcza jest wyjątkowo... jest wystarczająco, nie wyjątkowo, wystarczająco dobra i mogę się bronić przed jego atakami, nie tracąc w ogóle życia, tylko jedynie kawałek staminy. Pogadajmy sobie z nim jeszcze raz, może? Oh, still alive. Jeszcze żyję, dzięki! Nie, nic od ciebie raczej nie chcę kupić, tak jestem spukany przez Artoriasa. Dobra, tak więc później sobie będziemy musieli wszystko tutaj poeksplorować. Całą tą krainę. Już też jego oddech. To jest po prostu niesamowite. W ogóle jest bardzo ciekawa też historia fabularna w Dark Souls związana właśnie z tym Artoriasem. Poczytajcie sobie, naprawdę warto. Jest on w ogóle powiązany z Sifem, tym wilkiem. Dokładnie nie będę wam jej zdradzał. Sami sobie poczytajcie, nie chcę wam spoilerować i niszczyć zabawy. Raczej bym już wykrył jakby taktykę na te jego dziwaczne skoki. Dobra, jak on robi tego boosta swojego, to mogę go troszeczkę... Dwa razy mogę go trafić, okej. Pięknie. Na to nie mam cholerstwa taktyki. Rekordowy poziom życia, Artoriaso. No pięknie, spamuj mnie pan. Jeszcze raz. No.
Dziękuję, dziękuję za walkę fair play, chociaż raz w swoim życiu spotkałem bossa, który taki jest. Nie mam czarów! Fajnie, umarłem, ale tak bym już raczej szans nie miał. Muszę trochę więcej jednak sobie tych czarów ustawić. Ale teraz już było naprawdę ładnie, już jest postęp. Dobrze, że jest postęp, a nie jak na strażniku sanktuarium, że tylko rage i coraz szybciej ginąłem. To mi się podoba, dostrojenie magii. W takim razie, no niech będzie ten oddech smog, chwaść, czekajcie. Czy mi się to opłaca rzeczywiście w ogóle używać? Co robi mocna magiczna tarcza? Magia ulepszonej magicznej tarczy, wzmocnienie wysoką magią, level tarcza. A dobra, wezmę sobie to. To mi zapewne jakoś będzie zwiększało obronę i wzmocni moją tarczę. Bardzo fajnie, mam nadzieję. Tak, mogę tego użyć sobie. Zobaczymy, jak to się spisze na Artoriasie. Ale już mam jeden atak rozpracowany Artoriasa. Ten oto taki, wiecie, ten skok i salto w powietrzu i mieczem wbicie przeciwnika w glebę. To już rozpracowałem, to już jest całkiem okej, jeśli chodzi o uniknięcie. Jest całkiem znośne. Teraz tylko gdyby rozpracować ten jego spam. Ale widzieliście, co on ze mną zrobił? Wbił mnie w ziemię i trzy razy chyba skakał mi po głowie i mnie wbił mieczem. No to jest... No to jest chore. W ogóle w Dark Souls jak się leży, to... Nie wiem, w Demon's Souls nie dało się w ogóle otrzymać obrażeń, jak się leżało. To Japończycy robią tę grę, to wiadomo, honorowo, ale w Dark Souls też nie spodziewałem się, że można otrzymać obrażenia leżąc. Leżąc po prostu, jak nasza postać leży. A jak widać, Artorias jest specyficznym przeciwnikiem i może nas zranić, gdy nasza postać leży i dopiero wstaje. No ciekawe, ciekawe. Pewnie mylę się, nie mówię, że nie. Tak mi się tego wydaje, są tylko moje takie domysły, tym bardziej, wiecie, nie. Za bardzo też nie sugerujcie się moją opinią, którą ja wydaję po miliardzie śmierci przez Artoriasa, naprawdę, naprawdę. Bo to jest nieobiektywna opinia. Czy mi to... zniknie. Fajnie, niebieska tarcza. Nie, nie zniknie, bardzo dobrze. Okej, fajnie, że czar rozpracowany używasz na sam początek. Artoriasku. Jezu, nie trafiłem go. Wiecie co, ja muszę go chyba na dystans trzymać, bo on wtedy... A nie, jednak nie będzie na mnie skakać, tylko będzie rushować. No, krzycz sobie więcej. O, bardzo ładnie, że teraz wybuchasz. Wybuchaj bardziej. Ja cię trafię jeszcze raz. Nie, już nie trafię. Fajnie, rozpracowany atak. Może jednak nie jest rozpracowany w 100%, ale w miarę tak jakoś da się go znieść. Nie, 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 nie. Przepraszam, teraz popełniłem błąd. Zrób jeszcze raz swój atak, to się zrehabilituje. Nie ten! Nie ten! Spokojnie. No spokojnie. Ile to już dla Artoriasa jest? Nie wiem. Całe szczęście tej walki na live jeszcze nie robię. Kiedyś będzie na live, to też będzie epicki live z Artoriasem. Na razie tego nie robię. Już mi gardło boli powoli, nie mam pojęcia. Szkoda, że ta magiczna tarcza tak krótko trzyma, ale widziałem, że... No przynajmniej fajnie wyglądało. Fajnie wyglądała ta tarcza. Jakby tekstury z niej zdjęto i pomalowano na niebiesko. Nie wytrzymam tego, ja też nie. Łączymy się w bólu i nadziei. Razem z tobą, kolego, Królewski Las, fantastycznie. Powoli dochodzę do takiego momentu. Wiem, że nie powinienem tego mówić, ale dochodzę do momentu, w którym powoli wszystko mi jedno, czy zginę, bo i tak wiem, że zginę. Szczerze mówiąc, podświadomie bardzo chciałem wygrać tą walkę, chociaż i tak wiem, że raczej nie mam szans za bardzo. Ależ ja chcę udowodnić samemu sobie, że dam radę bez żadnych podpowiedzi, bez żadnej pomocy graczy, bez żadnej kooperacji, dam radę zabić tego Artoriasa samemu. I naprawdę, nie piszcie mi, że ja tutaj źle robię podczas tej walki, bo na pewno ktoś z was, no, też nie korzystał z jakiejś pomocy i starał się za wszelką cenę sam pokonać i rozgryźć jakiegoś bossa, a czasami mu to po prostu nie wychodziło. No co to za fan by był, jakbym kogoś sobie przecież przyzwał do pomocy, nie? Dobra, spróbuj tarcza. Oczywiście dzięki za przypomnienie. Sobie użyjemy mocna magiczna tarcza. 3 użycia. To nie jest za dużo jak na czar. Bardzo mało. No niestety znowu zmarnowany czar. Dobra, to go raczej zabolało.
Wow, mocna ta tarcza. Naprawdę warto je używać. Chyba nawet lepsza jest niż ten czar Iron Flash. Ta pyromancja. Dobra, już mnie nie trzyma, już mnie nie trzyma. Nie! Pięknie! Fatalnie, fatalnie. Mam dobrą tarczę, gnojo. No krzycz sobie, jestem teraz nieśmiertelny! Przez chwilę przynajmniej. Magia jest jednak OP, o Jezus. Czar mi zszedł, jestem w dupie. Tarcza, tarcza, tarcza! Może jednak miecza powinienem używać teraz, co? Zobaczmy. Nie! Nie, 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 nie! Dobra, pięknie. Jednak nie chcę miecza. Boję się za bardzo. Nie! Już użyj tego swojego buffa, przyda ci się. Dzięki! Buffuj się, pięknie! Słuchajcie, zbliżamy się do epickiej chwili, kiedy mamy szansę pokonać Artoriasa w końcu. Pierdyknij, gnoja! Epicki soundtrack, epicka walka! Czy mi się to uda? Jezu! Nie! 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 Milimetry życia! 3 milimetry życia na tej skali! Nie! 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 17:29. O, moje serce boli, krwawi. To była taka piękna walka, wszystko było dobrze rozegrane. Epicki komentarz, epicka walka, epicko, wszystko było rozegrane, a na końcu mnie zaspamował. Dobra, ale teraz zmienił się moment z tego wszystko mi jedno na to. Wiem, że dam radę, wiem, że jest to możliwe, zabrakło milimetrów. I teraz skurwysynu dorwę cię i zapiję. Dobra, muszę się ogarnąć trochę. Teraz było naprawdę tak blisko, żebym go z miecza na 2-3 strzały rozpierdzielił. Dlaczego się nie zdecydowałem? No, byłoby... Było to bardzo ryzykowne, naprawdę. Miałem nadzieję, że jednak magia da jakiś rezultat. Tak, rób ten swój szczupakowy rzut jakiś ten głupi. I tak mnie nie trafisz. Moim celem wy nie jesteście, więc odejdźcie, zejdźcie mi z drogi, nie przeszkadzajcie w wypełnieniu mojego przeznaczenia, czyli zabiciu Artoriasa, wreszcie! Dobra. O mój Boże, taka walka długo trwała, źle działa na mój stan psychiczny. Ale już na razie wszystko jest dobrze przecież. Szkoda, że z kamerką nie nagrywam, bo to byście się śmiali 4 razy bardziej niż teraz. Uwierzcie mi w to. Spróbuj skrót. No dzięki, naprawdę, wiem, że to jest skrót, ale dobra, jakby ktoś z tej strony przechodził, to by jednak nie wiedział, że to jest skrót. Więc przydatna wiadomość, mogę ją ocenić, ale tego nie zrobiłem, bo jestem zły. Jestem zły. Walczę z Artoriasem. Walka z Artoriasem. Artorias! Mocna magiczna tarcza. No pięknie wręcz. Przyjmijmy sobie szybciutko ten oto czar. On zawsze na wstęp robi ten sam atak. Na samym wstępie jest zawsze ta sama walka z nim. Ta sama taktyka. Aj, nie da się pod nogami już mu tutaj zrobić uniku. No pięknie, spałuj mnie mocniej, spałuj jeszcze raz. Tak jak ostatnio. No, bufuj się, 2 razy dostaniesz chociaż w twarz. Magiczną tarczę sobie zrobię. Nie zdążę, nie zdążę! A jednak zdążyłem. Ale na nic mi się to zdało. Nie, ale to błąd z mojej strony był. Cholera. A nie, jednak nie, ładnie. Nie ma tak! Zakręciło ci się w główce, co? Artoriasku. Pięknie! Po 409, nie wiem jak to zrobiłem tym czarem. Tarcza! Szybciej! Nie ty! Tarcza, spokojnie. No uderz dziada. Ale celnie!
Pięć pocisków nie umie jednego przeciwnika trafić. No pięknie, no rób te przewroty. Nie wiem, czy to mi coś zrobi. Szczerze, mam to gdzieś. No, i mniej życia ma. Jaki to jest nielogiczny boss w ogóle. Im mniej życia ma, tym jest niebezpieczniejszy. Ale dobra, już takim stałym punktem, do którego życie mu jestem w stanie zniszczyć, jest połowa. Jest dobrze. Żeby tylko wtedy tyle 3 mm życia mu zostały, ja pierdzielę. Dobra, może jakaś malutka modyfikacja, wiecie co? Ja mam jednak takie wrażenie, że mam dużo slotów jeszcze. To jest jeden plus. Mam dużo slotów i przydałoby mi się, szczerze mówiąc, coś takiego jak... Jak, dajcie mi chwilkę, zastanawiam się. Nie wiem, czy to chcę. To jest bardzo... No dobra, niech już będzie. To jest bardzo dobra, długo się ładuje. Lecimy. Wiem, że mógłbym jakoś zmienić kolejność tych czarów, ale zadowolony jestem z tego aktualnie, jak to się prezentuje. Tak więc lecimy dalej. Znowu na Artoriasa. Boże, ile razy już na niego szedłem. Tym razem nie będę licznika robić. Nie, nie będę robić. Sami sobie policzcie, ile razy zginąłem. Potrzebujesz życie. Get a life, no life. Nie wytrzymam tego. Ja też powoli już nie wytrzymuję tego. Chociaż myślę, że wreszcie Artoriasa zabiję, bo mam taką możliwość. Jeśli mu 3 mm życia zostały, no to nie ma sprawy też, żeby te 3 mm życia więcej mu następnym razem zabrać. I wtedy go pokonać. Dobra. Naprawdę, traktujcie też ten materiał z dystansem. To jak walkę ze strażnikiem sanktuarium, naprawdę. Dobra, już jesteśmy tutaj. Bardzo fajnie, że w kilka sekund się dochodzi do tego Artoriasa. Dobrze, że takie coś jednak wyczyniłem. Boże, gdybym tego skrótu nie znał, no to już bym dawno na pewno zrage-quitował całą grę. No pięknie. Ale dobrze jednak, że też... Och, kurde! Nie wiem, czy następnym razem teraz będę mógł sobie normalnie... Dobra, wiecie co właściwie? Niech mi to zjedzie na dół, bo jeszcze jakiś bunt się stanie. I jest tak, jak powinno być, okej. Okay. Bardzo dobrze, że jednak ten żar mocną magiczną tarczę sobie znalazłem. Tam będę musiał następnym razem się udać. Patrzcie, tam są jakieś skarby pokrywane, ale na razie zostawmy to. Spróbuj tarcza. Dzięki, powodzenia, przyda mi się na pewno. Tarcza i wchodzimy. Najpierw to oczywiście. I mój najpotężniejszy czar. Nie! Dlaczego nie zrobiłeś skoku na mnie? Oż ty skupańcu, miałeś zawsze przecież go robić. Fajne, a teraz już czaru na tarczy nie mam. Się zaraz okaże, że nigdy nie miałem po przekroczeniu foga. Że zawsze mi on został zdejmowany. Że zawsze był on zdejmowany. No fajnie, nie mogłem go trafić. No pięknie! No, też tak umiem przewroty. No i co? Nie chwalę się tym. Skok! No fajnie, wbiłeś mnie. No i co z tego? No! Fajnie. No, zabij jeszcze leżącego. No dobij, dobij go spokojnie, spokojnie. Ile materiał już trwa? Zobaczmy. No trochę już trwa. Trochę już trwa. Szacunek, jeśli ktoś z was wytrzyma cały. Ale nie, tak już na serio mówiąc. Ja nie wiem, czy YouTube nie ma chyba tam 2 giga limitu dla wszystkich, więc boję się, że się w nim nie zmieszczę, dlatego robimy teraz ostatnie podejście na Artoriasa. Nie, że się zniechęciłem, spokojnie. Ja sobie teraz zrobię ostatnie podejście na Artoriasa. Jak zginę, to będę nagrywać od razu następne podejścia, tylko dlatego, że się boję, że mogę się w tym limicie 2 giga dla wszystkich nie zmieścić, bo wiecie, każdy może sobie głupi zdjąć limit przez użycie numeru telefonu na 15 minut. Każdy może to zrobić, dosłownie. Wystarczy, że podacie numer telefonu, już nie macie limitu. Więc każdy by mógł ich serwery Google zaspamować filmikami nieskończonej długości i gigantyczną wagą gigabajtów. Jakieś serwery by mogły być i by ich po prostu zniszczyły. Dlatego zabezpieczyli się, że tylko 2 giga maksymalnie może film ważyć. Chociaż kiedyś przesyłałem film 2.3 chyba. I przyjęło się, nie było w ogóle problemu. Więc nie wiem, jak to jest. W końcu mam nadzieję, że nie ma limitu takiego, ale wiecie, tak dla bezpieczeństwa zakończymy sobie ten odcinek po tej teraz już próbie. Ekstra, nie mam czaru, więc będę musiał sobie
Jednak użyć buteleczki Jezusa. Buteleczka Jezusa, fajny pomarańczowy sok. Dobra. Użyjmy w takim razie tarczy. Będę musiał teraz zaobserwować, czy ona mi przypadkiem nie zniknie po przekroczeniu foga. Mam nadzieję, że jednak nie, chociaż jest to możliwe. Zobaczmy. Nie, nie znika. Bardzo fajnie. No, teraz już powrócił do swojego starego schematu. No i skacze na wejście. Jaki spam! Tym razem w moim wykonaniu na Artoriasa. Już prawie pół życia. Pięknie. Zobaczymy, jakie będą obrażenia. No daj mi chociaż wypróbować ten czar. No ja dziękuję za spam, Artoriasie, teraz mnie walni. A ładnie się odsunął. Długo go ładuje, to jest największy minus. Zobaczmy, jak obrażenia. No nie, no to 248. 248. 248 to jest komedia. Niekle taki długi czas ładowania. Ja sobie to cholerstwo od razu odznaczam. Od razu. Do widzenia. Takiego czegoś nie potrzebuję w swoim ekwipunku. Zdecydowanie bardziej pewnie już by mi się przydał czar... ten. Ten by mi się bardziej przydał, naprawdę. Dobra, sobie to ustawię. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało, że się uśmialiście co najmniej 4 miliardy razy, albo przynajmniej tyle razy ja już zginąłem, plus 1. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć, pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie. Hej!